Witajcie! Dzisiaj w naszych urodowych podróżach z Yoga Attractive wracamy do Bombaju, gdzie los dał mi rok pobytu, ale lata inspiracji. Mam tutaj na sobie naszyjnik, który w Indiach noszą mężatki i który mnie białasce otwierał wszystkie drzwi. Nie było urzędnika, celnika, który by się nie uśmiechnął i robił dalej kłopoty. Ale to nie o tym dzisiaj będzie. Dzisiaj będzie o tym, jak pewna starożytna praktyka ajurwedyjska może nam pomóc w poprawie owalu i w walce z marionetkami, ale nie tylko. Mowa będzie o płukaniu olejem. I tutaj, jak z Indii przywiozłam tę praktykę, powiedziałam o niej mojemu dentyście, to mi powiedział: Pani Olko, to taki nieszkodliwy zabobon. Chce Pani płukać, niech Pani płucze, ale nie zaszkodzi, nie pomoże. Jakież było moje zdziwienie, kiedy parę lat później utytułowana na Pani Ortodonta powiedziała na konferencji, że świat zachodu nie wynalazł nic, co działałoby lepiej przeciwko paradontozie i na chwiejne implanty. No i ta praktyka także wybiela zęby. Także to jest jeden plus. Druga rzecz, czyści zatoki. Także uwaga dziewczyny, te, które cierpią na zatoki, absolutnie powinny płukać usta olejem. Jak to za chwilę? Trzecia rzecz, to tutaj tradycyjnie jest to też metoda oczyszczania duchowego, takiego energetycznego, więc może chcesz pozostać tylko przy tej fizycznej stronie, fizycznych korzyściach, ale jeśli nie, to możesz do tego dodać też taką oczyszczającą intencję, jakąś piękną myśl. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna z mojego punktu widzenia tego naturalnego anti-agingu, to że jest to fantastyczna terapia szczękościsku, czyli bruksizmu. Jest to lecznicze ćwiczenie. Kolejna rzecz to, że na bolące gardło pomaga i bardzo wiele dziewczyn też mówi, że poprawia się cera. To nie jest tak, że możemy obiecać, że Wam trądzik zniknie, jak będziecie płukać usta olejem, ale na pewno zobaczycie poprawę. No i ostatnia rzecz z mojego punktu widzenia, bardzo, bardzo ważna, to to, że zauważyłyśmy, a o tym Ajurweda nie mówi, więc to jest nasze odkrycie, że jak przez te 15 minut dziennie, powiedzmy, mięśnie ćwiczą, robiąc te ruchy płukania, to wyraźnie już po 2 tygodniach widzimy, że tutaj te partie się ujędrniają. W sumie nic to dziwnego. I teraz jak płukać olejem? Typowo byłby to olej sezamowy albo olej kokosowy, ale możesz spróbować z innymi, także nierafinowanymi olejami. Na początku może być troszkę dziwnie, mając łyżkę czegoś mocno tłustego w buzi, ale naprawdę się przyzwyczaisz. I robimy to tak, że po prostu tak płuczemy jakby ssąc i starając się przepuszczać też między zębami ten olej, a potem koniecznie, to jest bardzo ważne, wypluwamy go i najlepiej jeszcze wyczyścić zęby i język, czyli nigdy przenigdy nie przełykamy. I powinno się to robić w zasadzie rano jako taką pierwszą rzecz, pierwszy rytuał, ale jeżeli nie macie czasu, to mnie się zdarza, będziecie się śmiały, ale mnie się to na przykład zdarza robić w metrze. I wiecie co? Nikt się specjalnie nie gapi, a korzyści są tak duże, że naprawdę warto. I jeśli Wam to pomoże, jeśli zauważycie różnicę, to będę Wam jak zwykle bardzo, bardzo wdzięczna, jeśli napiszecie o tym pod tym blogiem. A ja się z Wami żegnam. Namaste.